Na 1000 łapek w górę z nieba spadną wam banknoty, także zostawiajcie łapki w górę. Siema, z tej strony Wedzifi, że tak przed chwilą chciałem was zachęcić do po prostu wejścia na mój drugi kanał, ponieważ jest tam mega fajny film, nad którym się mega staram, no i możecie tam zostawić łapkę w górę oraz suba dzwonem. Również tutaj zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem. Pamiętajcie o tym, że każdy komentarz o treści książka serduszkuje, także piszcie w komentarzu książka, a ja wam przypinam serduszko. No i co, pamiętajcie o opcji wesprzyj również, nawet jeśli nie zamierzacie jej po prostu wykupić, no to chociaż sobie ją zobaczcie, jakie tam są bonusy i tak dalej, bo między innymi można się nawet zapromować na filmie. Zostawcie łapkę w górę suba dzwonem, a my już przechodzimy do filmu. Dobra, więc dzisiaj opowiemy sobie troszeczkę o kolejnym sezonie w Fortnite, opowiemy sobie o motywie, może troszeczkę o trailerach, ale tego nie jestem pewien. No i generalnie opowiemy sobie o nowym sposobie karnetu bojowego, o nowym po prostu karnecie bojowym, tak jakby. Opowiemy sobie również, no, o pewnej współpracy, która myślę, że wielką część po prostu osób może ucieszyć. Także zapraszam do odcinka. Dobra, więc generalnie no to po prostu chyba na hiszpańskim Fortnite, z tego co wiem, wyciekł trailer. Trailer generalnie ekipy Fortnite. No i właśnie to jest po prostu coś niesamowitego i w ogóle rozwiązanie, na jakie Epic wpadło, no to myślę, że naprawdę wiele osób zadowoli. Ale generalnie co to jest w ogóle ekipa Fortnite? Oczywiście nie chodzi o ekipę Freeza, spokojnie, nie, to nie jest kolaboracja z ekipą Freeza. Generalnie Epic zaprezentowało zwiastun i cały opis nadchodzącego typu karnetu bojowego. No i właśnie nie ma już żadnych wątpliwości, ponieważ to jest nowy karnet, a właściwie to nie chodzi o karnet bojowy taki w grze, tylko no takie coś po prostu, co będzie nam zapewniało pewne po prostu no rzeczy do gry, ale to zaraz wam o tym wszystkim opowiem. A więc 2 grudnia wraz z sezonem 5 Epic wprowadzi ekipę Fortnite. No i generalnie no to po prostu cały opis jest teraz od Epic, który przeczytam. 2 grudnia wraz z premierą sezonu 5 w rozdziale 2 wprowadzamy ekipę Fortnite. Fantastyczną subskrypcję z dostępem do zawartości w Fortnite, której nie możesz przegapić. No i generalnie to mniej więcej z tego po prostu dowiadujemy się, że po prostu sezon zacznie się też 2 grudnia, czyli dzień wcześniej niż miał być. No i czyli po prostu cała przerwa techniczna będzie trwała kilka godzin, a nie ponad jeden dzień. No i jak już jesteśmy przy tym temacie, no to wiem, że to nie jest seria od tego, ale troszeczkę wam przytoczę w ogóle, czym jest ekipa Fortnite. A więc generalnie ekipa Fortnite można wykupić za 48 zł, dokładnie to 47 zł, 99 groszy. No i co za to otrzymujemy? Między innymi karnet bojowy na cały sezon, czyli członkowie ekipy Fortnite zawsze będą mieli dostęp po prostu do karnetu bojowego za darmo. 1000 V-dolców miesięcznie, czyli co miesiąc będziecie dostawali 1000 V-dolców na przykład jakieś zakupy w sklepie albo po prostu coś w ratowaniu świata. No i po prostu dostęp do najnowszej comiesięcznej ekipaki. Zgarnijcie wyjątkową ekipakę Fortnite. Zupełnie nowy pakiet ze strojem, który po prostu będą mogli otrzymać tylko i wyłącznie członkowie ekipy. No i to jest to, co mniej więcej jakby się będzie pojawiało. I generalnie tym razem, za pierwszym razem, ekipaka to jest mniej więcej ten skin z takim plecaczkiem, no i takim kill-offem. I naprawdę, uwaga, jest to chyba jeden z ładniejszych skinów w Fortnite. Naprawdę mi się mega podoba, no i naprawdę ten skin jest mega ładny, mega fajnie jest zrobiony, ale bardziej mi chodziło, żebyśmy się skupili na plecaku, ponieważ skin tego plecaka, no, może nam coś podpowiadać odnośnie kolejnego sezonu. No i całość w ogóle, tak jak powiedziałem, wyciekła, także Epic no chciało pewnie zaskoczyć nas tą wiadomością, ale na hiszpańskim Fortnite po prostu zostało to opublikowane już, z tego co wiem. No i Epic po prostu stwierdziło, że opublikuje już to we wszystkich krajach. A więc generalnie to plecakiem do tego skinka jest, uwaga, ziemia, ale ziemia, która się rozpada przez jakiś laser. No i możemy w sumie na tym po prostu plecaku zauważyć po prostu jakąś wyspę i ta wyspa jest mega podobna, no, do naszej wyspy w Fortnite, tylko jakby są to dwie wyspy połączone w jedną. Ale no w takie szczegóły nie wnikajmy, ponieważ myślę, że to jakiegoś większego sensu nie ma. Generalnie chodzi o to, że po prostu ziemia jest przecinana laserem. No i no, jeśli ktoś jeszcze nie skojarzył, no to oczywiście mamy Galactusa w Fortnite, który chce zniszczyć po prostu naszą planetę. A właściwie to interesuje go po prostu technologia punktu zerowego, ale wiadomo, co towarzyszy, no, nieumiejętnemu jakby korzystaniu z technologii punktu zerowego. Jeśli nie wiecie, co towarzyszy właśnie niekontrolowanemu punktu zerowemu, no to jest to mniej więcej chaos oraz zniszczenie. Także myślę, że jakby, no, pożeracz światu, punkt zerowy, niekontrolowany i jeszcze ta wskazówka, która po prostu daje nam ogromne, ale to ogromne jakby,
no, podpowiedzi odnośnie kolejnego sezonu, myślę, że jest to dosyć w miarę jasne, że w kolejnym sezonie możemy zobaczyć na przykład starą mapę, albo będziemy mieli rozwaloną mapę. No i jest to jedna z tych dwóch opcji. No i naprawdę mega dużo osób właśnie chciałoby zobaczyć starą mapę w Fortnite. No i kto wie, może właśnie taka stara mapka w Fortnite by się pojawiła. Dajcie znać, czy chcielibyście w ogóle pograć na starej mapie, ponieważ szczerze ja bym mega chciał właśnie pograć na starej mapie, ale no myślę, że nie tak przez cały sezon, tylko no gdzieś tak przez tydzień, dwa, trzy, może maksymalnie miesiąc, ale myślę, że potem by mi się po prostu to strasznie znudziło, ponieważ jakby jest to stara mapa, my już na niej graliśmy, przynajmniej w większości, także po prostu myślę, że to nie byłby najmądrzejszy ruch ze strony Epic i albo będzie całkowicie nowa mapa, albo będzie mapa zniszczona, albo po prostu jest to jeden wielki troll od Epic, no i wcale mapa nie zostanie zniszczona, ale w to szczerze wątpię. Chociaż w sumie z drugiej strony, no to właśnie w plikach gry jest nagroda, nie wiadomo po prostu co będzie przedstawiała ta nagroda, ale jest nagroda, gdzie mniej więcej podpis oznacza to, że wygraliśmy z Galactusem. Także, no jakby jak wygraliśmy z Galactusem, no to powinniśmy ocalić teoretycznie naszą mapę. Także nie wiadomo odnośnie co będzie z tą mapą, jednak większe szanse są obecnie na to, że po prostu będzie ona rozwalona przez to właśnie, co widzimy na ekranie obecnie, a mianowicie przez to, że ten skin ma plecak, gdzie mamy po prostu rozwaloną przez laser jakiś czerwony ziemię. No ale dobra, teraz przejdźmy troszeczkę bardziej do klimatów Gwiezdnych Wojen, no i przejdźmy troszeczkę bardziej właśnie do klimatów kolejnego sezonu, ponieważ jest nowa teoria na horyzoncie. Chyba wszyscy doskonale znają po prostu Baby Yodę, no i przygody Mando. No i po prostu najnowsze przecieki sugerują, że po prostu serial, a właściwie to postacie z serialu Mandalorian, właśnie faktycznie znajdą się w Fortnite. No i wszystko to po prostu się zjawi z miesięczną subskrypcją, jaka została po prostu odkryta, no i właśnie wyciekła do internetu. No i póki co przeciek ujawnia po prostu kilka grafik, jednak uwaga, no to generalnie cała ta subskrypcja miesięczna, to widzieliście tego jednego skina, ale no to jakby, no to powiem wam, że... No, może być nie tylko ten skin, ponieważ na innej grafice mamy coś takiego między innymi. Mamy tutaj po tym skinie jakby pana Mando, jeśli mi się dobrze zdaje. Nie wiem, nigdy nie oglądałem Mandaloriana, przepraszam. No i generalnie cały przeciek właśnie zawiera jeszcze parę grafik i po prostu jakby wszystko to myślę, że może być naprawdę ciekawe. I wiele osób teraz twierdzi po tym przecieku, że jakby w Fortnite, no to będziemy mieli teraz taką współpracę z Mandalorianem, jak obecnie mamy z Marvelem, no i po prostu cały sezon będzie odnośnie Mandaloriana, ponieważ uwaga, tak wygląda okładka Fortnite'a. No i taka okładka zazwyczaj pokazuje nam motyw kolejnego sezonu, a tutaj widzimy po prostu prosty motyw kolejnego sezonu. Także kto wie, może właśnie takie coś będziemy mieli w Fortnite'cie. Ciekawe, czy po prostu rzeczywiście tak się stanie, ponieważ na to są na przykład mega duże szanse, że właśnie by się coś takiego stało. No i generalnie, no to może się to pojawić albo w subskrypcji, jednak tego się nie pojawiło w właśnie trailerze, który Epic opublikowało. Jednak no wiadomo, że mogło go Epic szybko edytować czy coś, żeby po prostu troszeczkę inaczej ten trailer wyglądał, aby właśnie tego Mandaloriana tam nie było. Także właśnie no nie wiadomo, czy właśnie ten Mandalorian będzie w kolejnym sezonie, ale na pewno mamy ogromne prawdopodobieństwo. Wiele osób sugerowało, że będzie to DC, ale jak widzimy, no to teraz obecnie większe szanse no na Mandaloriana mamy. Także co, w sumie nie wiem, czy zmiana na plus, czy na minus, wypowiedzcie się w komentarzach, czy właśnie oglądaliście kiedykolwiek ten serial, ponieważ ja szczerze, no nie za bardzo, ale zawsze chciałem obejrzeć, tylko po prostu nigdy jakoś czasu nie mogłem znaleźć. Generalnie, a co do trailerów, no to w ciągu dalszym mnóstwo trailerów się pojawia, no i mnóstwo różnych po prostu trailerów się pojawia w internecie, jednak obecnie niestety żaden nie jest potwierdzony, no i możliwe, że jakiś trailer już nawet wyciekł, jednak no może być on na przykład tak mało potwierdzony, że każdy go uznaje za po prostu fejka, tak już kiedyś mieliśmy, że... Był pewien kompletnie potwierdzony wyciek na temat chyba sezonu trzeciego, który w 99% się sprawdził. Także dosłownie naprawdę można wierzyć w niektóre mniejsze źródła informacji. Jednak na razie no to coś bardziej potwierdzonego się niestety nie pojawiło. Oczywiście parę tam trailerów się pojawiło, niektóre nawet przypominają trailery od Epic. Jednak na razie nic potwierdzonego niestety nie mamy. No i co, to by było już na tyle w tym filmie, także co, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, wpadnijcie na mojego Instagrama, łajcie na mój drugi kanał, na mojego Discorda.
zostawcie właśnie tą łapkę w górę, suba z nami. Pamiętajcie, że każdy komentarz o treści książka serduszkuje, także piszcie w komentarzu książka, ja bym przypinął serduszko. Zostawcie łapkę w górę, suba z nami. Pamiętajcie o opcji wesprzyj na moim kanale. Zapraszam na mój drugi kanał, ponieważ jest tam naprawdę mega fajny film, na który was, tak jak powiedziałem, serdecznie zapraszam. No i co, aż 70% osób, które ogląda ten kanał, go nie subskrybuje, także kliknijcie ten czerwony przycisk na dole. Zostawcie łapkę w górę, suba z nami, a jeśli już z wami żegnam, trzymajcie się, no i cześć!